Panie i panowie, zdanie z Gramy na Maxa z tej strony i witam was serdecznie w kolejnym materiale od właśnie Gramy na Maxa. I tym razem rzucimy sobie okiem na produkcję, która nazywa się Proteus, czy też Proteusz po polsku bardziej. Może pamiętacie z liceum, z mitologii. Proteusz to był jakiś nie bóg, ale bóstwo jakieś odpowiedzialne, no, związane z Posejdonem. Więc w tej grze chodzi o eksplorowanie wyspy, która jest na morzu, więc może coś, faktycznie coś w tym jest w tytule. Gra została stworzona przez panów, którzy nazywają się Dawid Kanaga i Etki, czyli właśnie tylko dwoje ludzi stworzyło tą grę. Będzie to produkcja podobna do tego, co widzieliście chyba dwa dni temu u nas na kanale, czyli do Antichamber, czyli też głównie skupiająca się na eksploracji i tak naprawdę wędrówce przed siebie i odkrywaniu coraz tego świata stworzonego przez twórców. Przy czym z tego, co czytałem o tej produkcji, to nie ma tu żadnych absolutnie zagadek, żadnych przedmiotów, broni i tak dalej, ani elementów zręcznościowych, czy nawet logicznych, prostych zagadek, takie jak występowały w Antichamber właśnie. Więc jest to produkcja jeszcze bardziej specyficzna niż tamta, ponieważ no tu tylko, podobno, spacerujemy. No, więc zobaczymy, jak to... Może na początek to ja sobie odwrócę mysz. Bo kiedy spoglądanie w dół, to spoglądanie w górę, więc... nie ma nawet menu pod escape, więc nie zmienię tego. No nieważne. Nie ma tu walki, więc nie będzie mi to przeszkadzać. Ta gra jest... Sami twórcy ją określili. Główne hasło na stronie tej produkcji to audiowizualne doświadczenie, czy audiowizualna podróż. No i faktycznie już od początku widać, że estetyka i oprawa graficzna to jest coś, główne danie jakby tej produkcji. No i muzyka i dźwięki też, bardzo takie uzupełniające to, co widzimy wokół. Kwestia tylko tego, czy ktoś lubi coś właśnie takie gry, przy czym nie wiem, czy nawet można nazwać grą, czy ktoś lubi takie doświadczenia właśnie, bo jeżeli tak, to jest na co popatrzeć. No mi taki styl graficzny się podoba na przykład. Bardzo ładne piksele, można powiedzieć. W sumie nie pamiętam, kiedy ostatnio coś takiego widziałem. Wygląda to wszystko jak zrobione w Paincie trójwymiarowe obrazy. Ciekaw jestem, czy jest tu chociaż jakaś drobna historia, oś fabularna, czy coś takiego, czy gdzieś w końcu trafiamy. No ale właśnie z tego, co czytałem, to nie ma tu nic takiego. Po prostu wędrujemy i w pewnym czasie, trafiając do określonego miejsca, jakby zmienia się pora roku na tej wyspie. Słyszę jakieś dziwne odgłosy w tym momencie. Aha, jakieś zwierzątko, które wydaje dziwaczne odgłosy skacząc. No więc to będzie chyba jeden z najkrótszych materiałów na naszym kanale, bo sami widzicie, że skoro nie ma tu za bardzo co robić, to pokazanie samej gry nie zajmie dużo czasu. Ale pospacerujemy trochę. Może uda nam się trafić do tego miejsca. Tam coś jest. Jakieś skaczące... kulki, które zniknęły jak podszedłem. Okej. Bardzo fajnie, bardzo wiśniowo w tym momencie jest tutaj. Chyba wiosna. Siłą rzeczy zaraz będzie lato. Znaczy zaraz. Nie wiem kiedy zmieniają się pory roku w tej grze. Nie wiem też, ile czasu można tak wędrować. Czy to po jakimś czasie, jakby gra się kończy, nasza podróż, czy coś takiego, czy po prostu w nieskończoność możemy łazić. Pikselowy deszcz. Nie możemy też skakać, nie możemy robić właściwie nic innego poza poruszaniem się i rozglądaniem. Poruszamy się oczywiście wsadem tradycyjnie.
W niektórych filmikach zawsze mówię, czy mówimy wam, czy polecamy jakąś grę, czy nie. W tym przypadku naprawdę trudno powiedzieć, no bo to jest coś tak specyficznego i wyjątkowego, co na pewno nie każdemu się spodoba. Latające kury z pikseli. Jej. No, że na pewno nie do każdego to trafi. Na pewno, nie wiem, czy pewnie wielu z was kojarzy, nie wiem, czy wielu, no, ale pewnie niektórzy z was kojarzą Flower, czyli grę twórców Journey z PlayStation 3. Ta produkcja Proteus właśnie ma w sobie coś z Flowera. Przy czym jest to mniej gameplayu, bo tam jednak musieliśmy coś robić, mieliśmy jakieś zadania określone. Chociaż też, no, lataliśmy wiatrem. Ale no, wygląda to naprawdę pięknie, strasznie mi się podoba. Szczególnie teraz, jak niebo zmieniło kolor na taki różowo, jakikolwiek to jest. Weszliśmy w chmury, które rozlatują się, jak wchodzimy. Okej. No. To chyba zachód słońca, więc zaraz będzie noc. No, tak jak już mówiłem, we Flowerze przynajmniej mieliśmy jakieś zadania tam organizować, zbierać te płatki i jakby poszerzać i naprawiać te zniszczone miejsca na polach i tak dalej. Tu natomiast nie robimy nic oprócz wędrowania dalej. Więc no nie wiem, kwestia naprawdę w tym momencie gustu. I to o wiele bardziej niż w innych grach. Wygląda ładnie, ale co poza tym, prawda? No nie wiem, sam nie wiem. Sami po prostu ocencie. I tyle. Mamy zaraz... Popatrzymy w gwiazdy i chyba będziemy kończyć, bo... Nie mam bladego pojęcia. Co jeszcze mogę powiedzieć, co mogę jeszcze zrobić? Zrobić na pewno nic już, no bo tu latają jakieś dziwne rzeczy. No. Zakończymy ten materiał widokiem na księżyc i gwieździste niebo. Wszystko oczywiście z pikseli. Taki ładny obrazek. Myślę, że jeżeli chcecie się zrelaksować i macie wolnych parę euro, to możecie się Proteuszem zainteresować, ale jeżeli nie lubicie eksperymentów różnych graficznych, czy w ogóle eksperymentów w grach wideo i gier, które są nazywane przez twórców górnolotnie doświadczeniami czy przeżyciami i tak dalej, no to raczej Proteusz was nie zainteresuje. Ale może, kto wie. No więc zrobiło się ciemno, pora spać. No właśnie, i nie wiem, sam nie wiem, co o tej grze sądzę, muszę wam powiedzieć, bo no właściwie nie wiem, może nie jestem zbytnio ambitny i głęboki i tak dalej, ale nie za bardzo wiem, po co miałbym łazić bez celu. Tylko po to, żeby zobaczyć, jak coś się zmienia, chociaż wizualnie jest pięknie, muzyka też jest bardzo dobrze dobrana. No, ale czy właśnie dlatego, że tylko te elementy są takie dobre, czy nie wystarczy po prostu obejrzeć, jakby jak ktoś przychodzi, łazi w tej grze, obejrzeć filmik na YouTubie? Nie wyjdzie na to samo? Sam nie wiem, sami ocencie. To było kolejne indie granie w Gramy na Maxa. Do zobaczenia w kolejnym, miejmy nadzieję, bardziej ekscytującym materiale.